chciałbym podziękować gościom, podziękować organizatorowi. Tutaj dzisiaj wystawa jednego ze studentów kulturoznawstwa w USG. Czy więcej studentów kulturoznawstwa będzie wystawiało swoje prace w APK? Mam nadzieję, że tak będzie. To jest pierwsza tego typu wystawa w profesjonalnej galerii, w galerii Debiut, kierowanej przez panią Martę Rosenthal-Sikorę. Bardzo się cieszę, że jest to w tej chwili wernisaż wystawy prac rzeźbiarskich naszego studenta kulturoznawstwa, studiów niestacjonarnych. Tutaj mam takie pytanie przede wszystkim, dlaczego rzeźba? Rzeźbiąc próbuję sobie stworzyć własną wolność, bo czuję się w jakimś sensie zniewolony. Pan długo się dosyć zajmuje rzeźbą, czy próbował pan również malarstwa albo innych dziedzin? Tak, próbowałem trochę malarstwa, ale jednak rzeźba to jest to. Jest mnóstwo bardzo ciekawych postaci, które po prostu nie są znane i warto jakby pokazać i wydobywać tych ludzi, którzy tworzą z wielką pasją i nie robią to, żeby tylko nie robiły to dla siebie, ale czasami zdobyły się na pokazanie tego szerszej publiczności. Mam pytanie już takie typowo techniczne. Ile czasu zajmuje wyrzeźbienie na przykład takiej rzeźby, którą tutaj widzimy? Tu nie mam akurat poczucia upływu czasu. Także nie patrzę na zegarek, patrzę tylko na formę, czy wychodzi forma, czy nie, którą sobie zakodowałem w głowie, wymyśliłem. Nasza galeria Debiut nie przewiduje tylko i wyłącznie osób, które formalnie na papierku skończyły uczelnię wyższą. Jeśli pokażę swoją twórczością, że jest to większa część jego życia. Tutaj widzimy, jest wystawa, na której zatytułowałem Kobiety i tutaj zobaczymy same kobiety. Co jeszcze poza postaciami ludzi? Tematy historyczne, zwierzęta. W tej chwili robiłem rzeźbę sakralną do kurzętnika, 14 stacji Drogi Krzyżowej. To jest to połączenie nowoczesności z tradycją. Tak jak u nas w Instytucie mamy bardzo nowatorskie przedsięwzięcia naukowe, dydaktyczne, jak na przykład studia genderowe, ale jednocześnie mamy w samej nazwie również dziedzictwo regionalne. A więc tradycja z nowoczesnością, myślę, że to jest doskonałe połączenie i ta wystawa też o tym świadczy. Taką popularną formą, dosyć widowiskową, jest rzeźbienie w lodzie. Czy próbował pan tego też? No nie, akurat nie. Akurat nie, nie wiem dlaczego, ale być może, że spróbuję. Jesteśmy otwarci na różne działania i z zakresu malarstwa, i grafiki, i rzeźby, i rysunku, ale też z zakresu multimediów, animacji, filmu, instalacji i tak dalej. Także formuła jest otwarta, nie jest zamknięta. Wszystko zależy od artystów, którzy będą chcieli się tutaj pokazać. Gdzie jeszcze można zobaczyć pana rzeźby? W zasadzie na całym świecie, oprócz Azji. W Azji jest najmniej, a tak mam prawie we wszystkich krajach świata. Czy pana interesuje rzeźba na tyle, że sam by chciał pan spróbować, albo może pan próbował rzeźby? Próbowałem. Było to podczas profesjonalnych warsztatów w wiosce artystycznej Pławna u pana Dariusza Milińskiego, wybitnego malarza, artystę. Czyli rozumiem, jeżeli będziemy mieli w APK warsztaty rzeźby, to możemy się spodziewać pana doktora. To na pewno. Podejmę po raz drugi taką próbę. Podjęliśmy niedawno bardzo ciekawą współpracę w Wilnie z Galerią Polską i myślę, że w ramach chociażby jakiejś wymiany, czy z Debiutu, czy z Galerii nad Brydą, chcielibyśmy zaprezentować u nas kogoś, a może ja tam się pokażę z kimś jeszcze.